Cześć, moja mała rodzinko! O, tu jesteście! Znalazłam dla nas maleńki skrawek cienia, ale nie wiem, czy to wystarczy w ten bardzo upalny dzień. Potrzebujemy zajęcia, które pomoże nam ochłonąć. Dosłownie! Mamy dziś niesamowity skwar! Szkoda, że nie możemy popływać. Niestety upał przyszedł akurat w dzień basenowego przyjęcia Piersa. Gdyby nie to, już byśmy się pluskały. Hashtag o, bracie. O, przyda nam się większy parasol. Albo lepszy plan. O, rany! Nie wiem, czemu nie wpadłam na to wcześniej. Musimy polecieć do parku wodnego. Podobno jest super. Woohoo! Wodna zabawa, nadchodzimy! Idę się pakować. Wow, Polly. Nie żartowałaś, gdy mówiłaś o lataniu. Dalej, Lila. Zaraz startujemy. Nie wierzę, że lecimy. Ale super. Park zajmuje całą wyspę. Lila! Naprawdę potrzebujesz tych wszystkich rzeczy? Zobaczysz. Jestem gotowa na wszystko. Możemy już ruszać. O! To miejsce jest większe niż myślałam. Jest jak samodzielne miasto. Niesamowite. Mam bilety. Wchodzimy. Hashtag strój kąpielowy. Nie mogę znaleźć kremu z filtrem. Użyj mojego. Zgubiłam okulary przeciwsłoneczne. Mam tu. Zapasowe. O, moje okulary też się zapodziały. Masz je na głowie. Jest tak gorąco, że woda wyparowała. Nie, trzeba ją tylko włączyć. Wiecie jak? Ja wiem. Łap! Ja podryfuję! Pycha! To był doskonały dzień! Było super! Pod każdym względem! A najbardziej niezwykłe było to, co Lila wyciągnęła z torby! Byłaś przygotowana dosłownie na wszystko! Co jeszcze tam chowasz? Już nic więcej nie mam, ale wiem, że przed powrotem czeka nas niespodzianka. Było świetnie, prawda? Muszę zapytać Lilę o radę, zanim spakuje się na następną mini przygodę. A może nakręcę z nią vloga o pakowaniu? To dobry pomysł. Widzimy się za tydzień. Pa! Hejka, tu Polly! Mam wam dziś do pokazania coś wielkiego! Naprawdę wielkiego! To, co zaczęło się jako relaks na plaży, zamieniło się w moją pierwszą podwodną mini przygodę, którą bardzo chcę wam pokazać! Sami zobaczcie! To jest życie! Dobry pomysł, Polly! Musimy chłonąć słońce, póki się da! A propos słońca! Mamy godzinę z filtrem! Czas znowu nałożyć krem! Jeszcze tu? O, tak! O! Czy widzicie to samo, co ja? Co to jest? Podwodna tęcza? Musimy to zbadać! Ostatnia w wodzie jest morskim ślimakiem! Jesteśmy na fali! A fale są super! O, znowu się pojawiła! Chyba będziemy musiały zanurkować! Dalej! Polly, co ci się stało z nogami? Mam syreni ogon! Jest tylko jedno wytłumaczenie. Pływamy w magicznej wodzie! Patrzcie! O, to zamek! Może to stąd pochodzi to tęczowe światło?
O, nie ma tu tęczy, ale chyba odkryłyśmy podwodny plac zabaw. O, to jest prawie tak dobre jak surfing. Prawie. Jesteśmy już blisko. Ruszajmy. Ośmiornica. Może ona wie coś o tęczowym świetle. Witaj. Czy wiesz, skąd pochodzi to magiczne tęczowe światło? Dzięki. Rozumiesz ośmiornicę? Najwyraźniej. Chyba powiedziała, żebyśmy sprawdziły tam. W tej ciemnej, upiornej jaskini? Dobra. Halo! Cześć, rekinie! Dobrze, może jednak nie rozumiem ośmiornic. Ale gdzie to może być? Jesteśmy na dnie oceanu. Może powinnyśmy sprawdzić wyżej. Żaróweczka! Widzicie tamtego małża? Małże chowają perły, a perły są zrobione z magii! Sprawdźmy to! O! To niesamowite! Udało nam się! Co za przygoda! Czasem musisz po prostu popłynąć z prądem. Nigdy nie wiesz, dokąd cię zabierze. Hej, jeszcze ja! Też chcę spróbować! Dzięki za wizytę, do zobaczenia! Już płynę! Ale dziś gorąco, jak w tropikalnej dżungli. O! I dzięki temu wpadłam na pomysł na naszą dzisiejszą mini przygodę. Dalej! Wasze serce zabije mocniej. Cześć, Poli! Hejka! Jak tam woda? Fale są świetne! Też musisz popływać. Korzystaj, póki trwa lato. Tak. O, będę za nim tęsknić. No wiem, ostatni dzień lata jest trudny. Mam pomysł, który nas rozweseli. Lody? Nie, ale posłuchajcie. Jeszcze jedna wspaniała letnia przygoda. Ale oczywiście najpierw lody. Wchodzimy w to! Pycha! Poli? Dziękuję! Szani? O tak! Jak gorąco! Powiedz, że zatrzymujemy się na sok. Tak, zatrzymujemy się. To tu właśnie szłyśmy. Naszą letnią przygodą jest kartonik z sokiem? Spokojnie, dziewczyny. Nigdy nie oceniajcie soku po kartoniku. Wow, w środku jest cała dżungla. Wskakujcie. Jedziemy na foto safari. Zrobię pierwsze zdjęcie. Ślicznie. I ruszamy. Najpierw zrobimy zapasy. Na pewno weźmy... Wygląda na to, że na pewno weźmiemy banany. Uwaga! Tędy. Bez obaw, nie spadniemy. Uśmiech! Zaraz wejdziemy do lasu deszczowego. Chodźmy! Leniwce! Cześć, leniwce! O, są takie słodkie! I przyjazne! O, są niesamowite! To ich sanktuarium, w którym możemy razem spędzać czas. Selfie z leniwcem! Super! Mogę zaproponować przejażdżkę? Tu jest tak świetnie, a zarazem tak gorąco. Nie zapominaj, gdzie jesteśmy. Wow, dżungla skrywa mnóstwo niespodzianek. To miejsce jest nieziemskie. Wiedziałam, że wam się spodoba. A wiecie, co jest najlepsze w lesie deszczowym? Leniwce? Małpy? Most linowy? Wspinaczka po skałach? Wodospad? To, że chowa się w kartoniku po soku? To wszystko jest świetne, ale nie. Najlepsze jest to, że w lesie deszczowym zawsze panuje lato. Tak! O, wróćmy tu w przyszłym tygodniu. Możemy wrócić, kiedy tylko chcemy. Zdjęcie grupowe! Uśmiech!
Dzięki tym zdjęciom na pewno zapamiętam ostatni dzień lata. Ciekawe, jaka będzie nasza następna mini przygoda. Do zobaczenia! Czy jesień nie jest wspaniała? O tej porze roku jest tak pięknie. Wiecie co? Mam dla was niespodziankę. Wygrałam bilety dla VIP-ów do najfajniejszego miniparku rozrywki. I oczywiście zabieram ze sobą moich VIP-ów. Shani, Lilę i was. Chodźmy! Ale super! Poli, naprawdę miałaś farta, wygrywając te bilety. Mamy cały park rozrywki dla siebie. Niesamowite! I w tym roku jesteśmy już dość duże na wszystkie atrakcje. Wszystkie atrakcje? Nie jestem tego pewna. No wiesz, ja i wysokość. Diabelski młyn jest dość wysoki, ale nie martw się, nie musisz na niego wchodzić. Nie chcę niczego przegapić. Stamtąd są na pewno wspaniałe widoki. Może najpierw pójdziemy na mniejsze atrakcje, a diabelski młyn zostawimy na koniec. Uhu! Chodźcie, dziewczyny! Przed nami cały dzień zabawy. Ale super! Pozdrawiam was, ziemianie! Zaczyna mi się już trochę kręcić w głowie. Dalej, Lila! Dalej, Poli! Lila, po tej kolejce górskiej diabelski młyn to będzie łatwizna. Albo możemy pójść na ciasto. Zjadłabym kawałek ciasta. O, Shani! Przy pierwszym uderzeniu. Świetnie. Dzięki, Lila. Miałam szczęście. Chodźmy na jeszcze kilka atrakcji. Potem na lunch i może ciasto. A potem może na diabelski młyn. Dużo się działo. Lila, byłaś bardzo dzielna. Ta piracka kolejka była wysoka. Chyba jesteś już gotowa na diabelski młyn. Tak, poradziłaś sobie na kolejce górskiej, a namiot cyrkowy też był wysoki. Dzięki. Diabelski młyn jest tutaj najwyższy, ale chyba dam sobie radę. Na pewno świetnie ci pójdzie. Będziemy tam razem z tobą. Zróbmy sobie zdjęcie. Dobry pomysł. A potem pójdziemy na deser. Uśmiech! Hashtag dobra zabawa! Dzięki za zaproszenie, Poli. Nie ma za co. Jako moje przyjaciółki jesteście moimi VIP-ami. Jeszcze jedna atrakcja przed powrotem do domu? Tak! Zróbmy to! Dobra, Lila, otwórz oczy! Nie do wiary! To niesamowite! Dzięki, że tak mnie dziś wspierałyście. Nie chciałabym tego przegapić. Co za widok! No właśnie, nie ma to jak przygody w parku rozrywki, prawda? Atrakcje, jedzenie, zabawa! I najlepsze, czas spędzony z przyjaciółkami. Do zobaczenia! Dobrze, jesteśmy sami. Dziś są urodziny Lili, na które zaplanowałyśmy wielką niespodziankę z wieloma małymi niespodziankami. Ona nie ma o tym pojęcia. O, jest tutaj. Dziewczyny? Halo! Może przy różowej palmie powinnam skręcić w... Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego! Aż tak zawał serca! Chciałyśmy cię zaskoczyć. Udało wam się! Świetnie, a to nie koniec. Zamknij oczy. Już, a teraz spójrz. Dziękuję! Dzięki, dzięki, dzięki! O, to niesamowite! Nie wierzę, że znalazłyście jednorożca! I to nie jest zwykły jednorożec! Otwórz go, otwórz! On się otwiera? Ale super! To miejsce jest wspaniałe! Jesteście najlepsze, dziękuję! Otwórz swój prezent! O rany, ekstra! O, jak wyglądam? Jak jakaś wskazówka. A?
Twoje urodziny nie zdarzają się codziennie? Tak, wszędzie tu są ukryte urodzinowe niespodzianki i teraz nadszedł czas na ich poszukiwania! Wow, to jest super! Jesteście najlepsze! Uścisk! Dobra, to dokąd teraz? Dziękuję! A teraz magiczne myślenie. To wspaniałe! Ta-da! Czas na bal! I co teraz? Uwielbiam urodziny! Uwielbiam trampoliny! A ja uwielbiam was! To był absolutnie niesamowity dzień! Przyjaźń z wami to najlepszy prezent, jaki mogłam sobie wymarzyć! O, my też cię kochamy! I mamy dla ciebie ostatnią niespodziankę, która sprawi, że odlecisz! Niemożliwe! Dokąd poszła Lila? Nigdzie jej nie widzę. Może to przyjęcie niespodzianka? No to wchodzimy! A, więc to takie przyjęcie. Piżama party. Nasza praca skończona. Mam nadzieję, że przyjęcie podobało się Lili tak samo jak mnie. Nie mogę się doczekać kolejnej mini przygody. Ale najpierw pójdę trochę odpocząć. Pa, kolorowych snów!